Amek ma parę dni wolnego i wybraliśmy się po pierwsze na spacer. Wybraliśmy się po pierwsze na spacer, a po drugie być może kupimy jeszcze po drodze coś tam do lodówki. I co? I ziemię do kwiatków, nie? A ziemia do kwiatków dlatego, bo w końcu doszliśmy do tego, co się dzieje, że nam wszystkie kwiatki dosłownie padają. Już zwalałam to na jakąś negatywną energię. Już doszukiwaliśmy się jakichś pasożytów i stwierdziliśmy, że po prostu mamy niewłaściwą ziemię. Bo kiedy kwiatki przychodziły ze sklepu, było ok. Po czym przekopywaliśmy do innej ziemi, do innych doniczek, to one wtedy momentalnie padały. I to może być przyczyna. Krzysiek jest przekonany, że to faktycznie wina ziemi. Tak wygląda mina osoby, która właśnie zablokowała sobie kartę do bankomatu. Wiecie, co zrobiłam? Byłam przy kasie samoobsługowej i kasa poprosiła mnie o potwierdzenie płatności PIN-em. I zapomniałam, że to jest karta, gdzie mam po prostu przyznany automatycznie PIN. Byłam przekonana, że... Znaczy, nie wiem, jakoś mi tak z głowy wyleciało. Zupełnie zapomniałam o tym, że to jest PIN nadany mi przy wydaniu karty, a nie PIN, który ja sobie sama gdzieś tam wymyśliłam. Wpisałam ten, co byłam przekonana, że mam go wklepać, bo do takiego używam do innej karty, a... No i zablokowałam sobie kartę. Na szczęście miałam jeszcze właśnie drugą kartę i to już normalnie przyszło zbliżeniowo. I tutaj też raczej bym się już nie pomyliła w tym pinie. Ale cały czas się zastanawiałam jeszcze przez jakieś dobrych parę minut, dlaczego mi nie zaakceptowało tego pinu. No i właśnie później oświeciło, że to przecież ten pin, który mi bank nadał, a nie ten, który ja sobie sama wymyśliłam. No, dobra. Zostało mi około 10 funtów, może mi starczy na ziemię. A jak nie, to będę... Aha, bo jeszcze w ogóle z tej karty, którą chciałam zapłacić, musiałam przelać sobie na to drugie konto i dopiero wtedy dokonałam płatności. Wieje jak diabli, ale dotarliśmy i idziemy sobie tam w dół. No, jesteśmy. Trochę się przestraszyłam, bo na tabliczce przy wejściu było napisane, że do 17.30, ale nie, do 17.00, gdzie w internecie było napisane, że do 17.30. No, jest już 17.00, a że na tabliczce przy wejściu napisało, że było napisane przy wejściu, że do... Poczekaj, nie, teraz ja mówię, że do 17.00, to sobie myślę, no to pięknie, mamy 10 minut. Takie ładne, zielone. I zapytaliśmy pani do której jest otwarte. I co pani powiedziała? 6 minut. Nie 6 minut, tylko to 6 o'clock. Czyli że do 6 czynne. Także możemy chodzić. O. Kiedyś chcę mieć takie. Ojejku, piękne są takie niebieskie. Wieje naprawdę niemiłosiernie. Taką konewkę macie w szkole? Taką. O, super. Nie potrzebujemy teraz takiej. Amek chce konewkę. O, a jak będę miała taką na swoim własnym ogrodzie, to będę szczęśliwa i usatysfakcjonowana. Tutaj mamy takie. No. Ale dobra, idziemy zapytać jakiejś miłej pani albo pana, jaka ziemia jest najlepsza do naszych kwiatków domowych, doniczkowych. No, tutaj mamy jakieś. I te wyglądają na takie chyba. Chyba ten weźmiemy. No. Chcieliśmy kupić jeszcze doniczki, ale doniczek nie było żadnych ładnych. No ale się trochę tam poszlajaliśmy po tym sklepie. W ogóle przed chwilą weszliśmy ponownie na tą część, która jest na zewnątrz, na dworze. Tak zaczęło wiać, po prostu tam wszystkie takie
duże, ale lżejsze donice po prostu leżały na ziemi. Miało jak, nie wiem, nie, a mi? A zerwało wszystkie. Tak. Wszystkie były na ziemi, a ty tam siedziałeś. Tylko ja mogłem się. No. No, trzeba było je wymijać. Dokładnie, nie dało się przejść. Okej. No i zobaczcie, prawie noc nas zastała. Za 15 minut muszę się wychodzić z pracy. Znaczy kończę pracę. Ale Amadeuszko, jak ja mówię, to ty nie możesz mówić. No, na telefonie wydaje się, jakby było jaśniej, faktycznie. Ale już się zaczyna ściemniać. Co nie zmienia faktu, że jest już prawie 18, prawie 6, a jeszcze ciemno nie ma. Także to jest naprawdę bardzo dobry znak. Wiosna idzie. Dobra, idziemy po Krzyśka pod pracę i co? I nic. Ami otwiera paczkę, która przyszła do taty. Ojej. Ciężko to. Ciężko to może na tatę poczekamy, co? Tata umie kartę zrobić. Ciężko to czekamy na tatę, co? Żebyś się nie skaleczył. No. O! Uciekła właśnie, to jest takie. No. A teraz zobaczcie, jakie wielkie. No, widzę. Amek, no, lecisz z tym dalej. Ciężko będzie. Gdzie jest ten ruch? Tam. Gnałam jeden. Grał mi się. Mama musiała mi pomóc troszkę. Jest to coś wyżej, to jest już wyrwane. Pomóż mu Krzysiek, bo on z tym nożem tam operuje. On jest niby tępy ten nóż, ale tym też można się skaleczyć. Tu właśnie. Zaszczę mi, dobra? No i mamy. A mi powiedz, widzom, co to jest? Terrarium! Terrarium! Tak, terrarium! Dobra, wróciliśmy. Ami się uparł. Znaczy, Ami bardzo chciał, żebyśmy zrobili hola. Więc tak, kupiliśmy ściereczki z mikrofibry. O, ale pięknie trafiłam. Czekaj, jeszcze raz. Pach! Kupiliśmy takie gąbczaste jakieś ściereczki. Z tego, co ja pamiętam, one bardzo fajnie myją. A tutaj jeszcze nie ogarnęłam w Anglii ekologicznych alternatyw, gdzie, co, jak, po co i za ile, więc... Na razie radzimy sobie tak. Ale właśnie nie jest żelki, ale już je zjedliśmy. Tak, Amadeuszek mówi, że mieliśmy żelki, ale już je zjedli. Tutaj dla chłopaków kupiłam takie buteleczki. No pokaż te buteleczki. Tu jest dinozaur taki, a tu sieka, to jest jakiś napis o dinozaurze i to takie kolce. A tu jest T-Rex, ten będzie mój. Tak, a ten ty mój, tutaj resztka pączków. Może dać tacie, bo mamy jeszcze jedną paczkę. Przez jakiś czas nie było w ogóle tych pączków. No, to niestety. A to poszłam dzisiaj, że tak powiem, po taniości i na łatwiznę. Jaka kawa? Zobacz, coś tu jest. Nie, to jest, że się tym myje garnki. Prostownicę sobie kupiłam. Wbijem je za 6 funtów. A i co, żeby no, 7 funtów. Proste. Tak, włosy, żeby były proste. Ponieważ mam ostatnio problem z włosami, bo one mają tą długość, jaką mają i trzeba coś z nimi robić. Tu mamy drugą paczkę tych pączków. Puszczawkowych! Mamy puszczawkowe paczki lubię. Są wegeniarskie i dobre. To jest niebieskie, to niebieskie. To jest takie... Tak, i to było tutaj na tej świeczuszce, nie? Tak. Włożyć. Dobra, okej. Okay. A tutaj mamy... I zawsze jakie... Tutaj mamy spray.
żeby w mieszkaniu ładnie pachniało o tym samym zapachu, co ta świeczuszka. I to i nawet się zobaczy, jak on się tak... No tak, bo jest luźna zakrętka. No, no, baba. No i to, po co wyszliśmy z domu, jest tutaj i to jest ziemia. Nasze wszystkie kwiatki, jak się okazało, źle reagują na ziemię, którą mamy. Bo mamy niedobrą ziemię. Mamy niedobrą ziemię. I umierają kwiatki. I umierają nam kwiatki. Nawet te, których ja wcześniej nie uśmiercałam nigdy, to się okazało, że jednak umierają. Więc poszliśmy po ziemię i ja pytałam jeszcze pani, czy ta ziemia jest dobra do kwiatków w mieszkaniu. Pani powiedziała, że tak, więc będziemy testować. Ona ma 8 litrów. Tak, 8 litrów. No i jak ona się okaże ok, to kupimy więcej. Się ciepło zrobiło, wiosna przyszła. To ta buja. A tam te kamienie, tam gdzie ten chłopczyk, tu albo tu. Nagrywałam swoje i pierwsze z tych, a mi się ręce trzęsą. O. Swoje pierwsze filmy na ochronę środowiska naturalnego. Oj, ale byłam wtedy doświadczona w nagraniach wideo do internetu, ale byłam doświadczona, no. Nagrywałam, słuchajcie, jedno ujęcie potrafiłam nagrywać 20 razy. O. Teraz pyk, Olcia załącza kamerę i lecimy z tym światem. Hello? Uciekasz przed lawą? A ty, Tymon, nie boisz się lawy? No to jest lawa! Nie. Chyba się tam boisz wejść, co? Ja boisz. Ty i bać się czegoś, nie? Co, dajesz radę? Darowałem sobie to. Co tam masz? A auto! Dobra. Tak? No tak. Ty możesz jeszcze autem. W domu po schodach nie może, to sobie po zjeżdżalni pozjeżdża. No co tam? Lawa. Dalej to lawa! Cieniu, ale to skrzypi. Co tam tak skrzypi? Aha! Okej. Okay. Trochę nagram naszego skateparku, bo skaczą na hulajnogach, jeżdżą. No i oczywiście musieli sobie teraz zrobić przerwę, jak ja chciałam to nagrać, no. Nic z filmiku. O, był skok. Matka nagrała. I jeszcze raz. Dajesz, chłopcze. Skaczesz. Jest. Brawo. Mamy to. Auta na karuzeli. Jejku, boję się, że on zaraz wyrżnie. Jeden i drugi. O Jezu. Ja nie wiem, bycie rodzicem jest tak stresogenne.